Witajcie moi drodzy, krótki materiał o tym falowniku, który wykorzystuję jako mikroinwerter w swojej instalacji off-gridowo-hybrydowej właściwie. Słuchajcie, użyłem tego inwertera tylko i wyłącznie dlatego, jest to Easun iGrid SV4 5,6 kW 48 V. Użyłem go u siebie tylko dlatego, że on ma możliwość oddawania energii przez złącze grid. Każdy z tych falowników off-gridowych ma coś takiego jak podłączenie zasilania, zawsze są tutaj dwa złącza, ma podłączenie zasilania i wyjście na obwody. Ten falownik również ma takie dwa złącza, które odpowiadają jedno za zasilenie, drugie za wyjście zasilania, aczkolwiek ma dodatkowo w sobie wbudowaną funkcję oddawania energii do sieci, to znaczy, że jeżeli załóżmy, będzie podłączona bateria, w tej chwili nie jest, dlatego że ta bateria nie ma się ładować, ale jeżeli byłaby podłączona bateria i ona by współpracowała z tym falownikiem, baterię tam mam pod spodem, to w tym układzie, w momencie, gdy bateria się naładuje, on nadwyżkę oddaje do sieci. U mnie bez tej baterii on cały czas oddaje to, co wyprodukuje, po prostu leci na maksa, oddaje mi do sieci, czyli w zasadzie do falownika daje do złącza grid, jest przesyłana ta energia. Ale ona jest przesyłana, oczywiście pamiętajcie, przez to złącze zasilające, nie jest przez to złącze na obwody, tylko cofa się energia z powrotem na złącze zasilające. Dzieje się tak dlatego, że w momencie, gdy, tak jak widzicie tutaj, strzałeczka idzie też w tą stronę. W tej chwili oczywiście nie oddaje, bo mamy tylko 17 W, w zasadzie już jest późna godzina, więc słońca nie ma, ale w ciągu dnia potrafi mi do kilowata sobie wyciągnąć i oddaje tą energię tutaj, mimo że jest luty, a ja mam do niego podłączone tylko 5 paneli, także idzie tak dosyć fajne, które zresztą oparte są o ten domek ogrodowy, w którym się znajduje. Dzieje się tak dlatego, że zasilanie do tego falownika z DEE tutaj przychodzi na o wartości jakieś 238 V, a ten falownik podwyższa to napięcie do 200, tam teraz jak widzicie 42, aczkolwiek, no tak jak mówię, w tej chwili już też pobiera trochę tej energii, oddaje, bo on już tak naprawdę potrzebuje na swoje utrzymanie z racji, że nie ma baterii podłączonej, ponieważ słońca już nie ma. Ale znalazłem ciekawy, fajny sposób, żeby podwyższyć produkcję z tego falownika. Słuchajcie, jeżeli macie takie falowniki off-gridowe, hybrydowe, które chcecie użyć jako mikroinwerter w swojej instalacji, bo one oczywiście w momencie, gdy mają możliwość oddawania energii do sieci, wtedy można ich użyć jako mikroinwerter, podłączając pod na przykład fazę pierwszą w złączu gen falownika DEE. Jeżeli chcielibyście zwiększyć tą produkcję, to oryginalnie te falowniki, słuchajcie, spróbuję Wam pokazać to, w ustawieniach, tutaj jak zejdziecie sobie do któregoś z ustawień, jak widzicie, ja ustawiłem sobie coś takiego. To jest napięcie sieci, nominalne napięcie sieci, które tutaj powinno być ustawione. Oryginalnie jest ustawione 230, ale w momencie, gdy zrobicie 240, to jakby ten falownik zaczyna generować więcej energii. To znaczy, że skoro falownik daje, podaje mu 238 V, no to on nie oddaje tej energii nie wiadomo jak dużo do falownika daje, ponieważ samo to zasilanie już jest takiej wartości, gdzie on nie może go zbytnio podbić z racji wprowadzenia mu ustawień 230 V. W momencie, gdy wy wprowadzicie tutaj 240 jako nominalne napięcie sieciowe, bo takowe chyba najwyższe można wprowadzić, wtedy on lepiej tą energię oddaje do sieci. To jest to, co zauważyłem w ciągu ostatnich kilku dni. Jeżeli macie takie falowniki i chcielibyście wykorzystywać je do zasilania swojego jako mikroinwerter, zasilania swojej instalacji z falownikiem na przykład DEE, który ma taką możliwość podłączenia mikroinwertera, w takim układzie postarajcie się ustawić na takim falowniku napięcie nominalne sieci 240 V. Na pewno niczemu to nie zaszkodzi, jeżeli jakiekolwiek napięcie będzie za wysokie, falownik DEE, pamiętajcie, bez problemu do 250 pociągnie sobie. Jeżeli będzie coś nie tak, falownik ma DEE tyle zabezpieczeń, że odetnie po prostu to zasilanie, też nie ma z tym problemu, a 240 V spowoduje to, że będzie lepiej ta energia pchana, bo żeby jakąkolwiek energię wepchać, to falownik, który ją, że tak powiem, dystrybuuje, musi podnieść jej wartość. Tak działają wszystkie falowniki, które także oddają energię do sieci. Podnoszą wartość napięcia, żeby ta energia się cofnęła. Także takie ustawienie, jeżeli macie, każdy taki falownik typu Easun bądź innej firmy chińskiej ma takie ustawienie w sobie, które decyduje o wartości napięcia sieciowego. Napięcie znamionowe sieci w Polsce jest 230, więc większość ustawień prawdopodobnie macie 230, ale jeżeli ustawicie sobie tutaj na 240, to będzie działać troszkę bardziej efektywnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.